to powiedziałbym taką rzecz. Możemy sobie na różne rzeczy narzekać. Nie wiem, na prawo, że ono nam nie jest tak poukładane, żeby w pełni uwzględniać wszystkie inicjatywy społeczne, które się pojawiają, na urzędy, na urzędników, na procedury, nie wiem, na narzędzia, że na przykład to, o czym pani powiedziała, nie ma jakiegoś jednego portalu do zgłaszania. Tak, to są wszystko ważne rzeczy. I to tak jak w każdej działalności mamy różne przeszkody. Ale wiecie, co jest największym problemem dla mnie w Polsce, jeżeli chodzi o realizowanie jakichś fajnych idei w przestrzeni publicznej? Brak aktywności obywateli. To, że ludziom się nie chce. Chętnie bym do tego jakieś przekleństwo dodał, ale... Ja się nie zgodzę. Przepraszam. Okej. Moje odczucie jest zupełnie inne. To jest ciekawe odczucie. Zawsze możemy podyskutować. Jest z drugiej strony, dlatego tak. Jasne, jasne. Zawsze możemy o tym podyskutować, ale ja powiem wam tak. Jeżeli na takie wydarzenie, jak jest dzisiaj, które jest bardzo intensywnie promowane, bo ono było bardzo mocno promowane wieloma kanałami, tak naprawdę przychodzi kilkanaście osób, to świadczy o tym, że mamy problem. Dlatego, że tu jest dobra, darmowa wiedza, było to szeroko pokazane i tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, jest nas tutaj garstka. To słuchajcie, że referenda lokalne się nie udają, bo nie udaje się zebrać 30% frekwencji potrzebnej, zobaczcie, 30%, tak? I przecież najczęściej referenda lokalne koncentrują się na problemach, które rzeczywiście są dla tej lokalnej społeczności istotne, takie, to są często kontrowersyjne tematy, nie wiem, budowa jakiejś spalarni odpadów, zmiany organizacji ruchu samochodowego w mieście, lokalne podatki, które wpływają realnie na to, co lokalny biznes odprowadza do kasy miasta. No i wiecie, jak się ociera ktoś o 30%, w ogóle jak ktoś zrobi 20% w takim referendum, to się mówi, no co prawda wynik niewiążący, ale super, 20% ludzi poszło. Słuchajcie, no to jak to jest super wokół palących problemów miasta, że co piątego mieszkańca w ogóle te problemy w jakikolwiek sposób interesują, to jest dramat. W ramach gminy czy miasta, często to jedno i to samo w Polsce, na rozwiązania wdrażane przez lokalne władze. No tak naprawdę są trzy sposoby i zaczynając od dołu, taki najprostszy, ale często najmniej skuteczny, chociaż on ma swój sens, to są petycja i konsultacje społeczne wokół tej petycji. Druga to jest inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców, czyli projekt uchwały dla Rady Miasta. Oczywiście może być też dla Rady Powiatu, bo możemy o tym samym mówić na szczeblu powiatu. No i trzecie mamy referendum lokalne, które, o czym już mówił Arek, w przypadku zrealizowania frekwencji odpowiedniej jest wiążące, w przeciwieństwie do referendum ogólnokrajowego. Petycja, artykuł 63 Konstytucji. Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby, za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji instytucji społecznych i tak dalej, i tak dalej. Uściśla to ustawa o petycjach. Słuchajcie, i tak rozmawiając zupełnie szczerze, petycje najczęściej są nieskuteczne. Znaczy my piszemy jakąś petycję do władz, nie wiem, miasta, powiatu, województwa, do organu administracji publicznej. Oni co prawda mają obowiązek odpowiedzieć, bo to jest uregulowane prawnie. Natomiast no, najczęściej odpowiadają albo, że to ich nie ich kompetencja, wiecie, albo, że nie mają na to pieniędzy, albo, że z jakiegoś innego powodu. Fajnie, że do nich napisaliśmy, ale generalnie to nic z tego nie będzie. Ale czemu warto robić petycję? No bo budujemy społeczność wokół tego, tak? Rozmawiamy z różnymi ludźmi, nie wiem, zakładamy fanpage'a na Facebooku, wrzucamy jakieś filmy na YouTube'a, gromadzą się ludzie wokół nas, którzy myślą tam gdzieś o tym samym, co my, ale nie mieli tyle odwagi, co my, żeby wyjść z tym publicznie, żeby zacząć budować jakąś społeczność wokół tego. Więc to jest w ogóle wystąpienie z petycją, nagranie jakichś materiałów na ten temat,
jest bardzo fajnym pomysłem, żeby zacząć budować społeczność, czy to pod kątem rozwiązania jakiegoś konkretnego problemu, czy to pod kątem nawet budowy organizacji, która będzie walczyła w najbliższych wyborach lokalnych. Bo przecież to może być tylko jeden z naszych postulatów, a możemy mieć różne inne, tak? Czyli to petycja jest bardzo fajnym wstępem do działalności publicznej, jakiejkolwiek. Ja wam teraz nie będę opowiadał, jak petycję napisać, bo to znajdziecie w bardzo wielu miejscach w internecie. Są pewne schematy, są pewne wzory, a można to nawet zrobić zupełnie. Nie jest tak, że jest jakaś obowiązująca forma, więc można to zrobić po prostu jakkolwiek. Ważne, żeby na piśmie. I jak wysyłamy, no to jakimś tam poleconym, tak żebyśmy mieli udokumentowane, że tą petycję wysłaliśmy. Słuchajcie, wystarczy jeden podpis. Robimy to pisemnie albo elektronicznie. Są bardzo minimalne wymagania co do tych elementów koniecznych, które muszą się w petycji znaleźć. Czyli tam imię, nazwisko, miejsce zamieszkania lub siedziba, jeżeli robimy to w imieniu podmiotu prawnego, firmy na przykład. Adres do korespondencji zwrotnej. No i tu mamy taki magiczny przepis, że petycja musi zostać rozpatrzona niezwłocznie, jednak nie później niż 3 miesiące od jej złożenia. Czyli jeżeli składacie petycję na przykład do prezydenta miasta, to maksymalnie w ciągu 3 miesięcy musicie dostać odpowiedź. To jest znowu taki przepis, co grozi urzędowi. Jak nie odpiszę, powiem wam szczerze, że nic. Niestety nic. Skarga na bezczynność? Tak, można składać na bezczynność, ale to wtedy, jak złożymy taką skargę, no to oni pewnie odpowiedzą wtedy. No ale to jest takie, no wiecie, no nie oszukujmy się, tak? No tak jak tutaj w tej prezentacji napisano, bardzo dużo petycji jest ignorowanych, więc czy to jest skuteczne działanie, czy to jest skuteczne narzędzie oddziaływania na lokalną politykę? Nie. Ale czy to jest skuteczne narzędzie do budowania społeczności i wprowadzenia jakiegoś tematu w obieg lokalny? Tak. I po to się robi. Mnie pan przekonał do tego właśnie, dlaczego jest taka mała aktywność wśród obywateli. Mhm. Dlatego, że jest ta ignorancja. Ignorancja w sensie brak wiedzy? Nie, brak odpowiedzi. Tyle petycji jest ignorowanych. Okay. Są tym zmęczeni. Ale kluczem jest zawsze zbudowanie społeczności. Wiem, ale chcę osiągnąć efekt, no. Czy nie chcę osiągnąć efekt? Znaczy, jak powstanie grupa 100 osób... No, my mamy 500 ponad naszym tutaj podróżem, co? Jest fajna grupa. No okej, okay. A w ogóle jaki jest cel waszego działania? No zmienić władzę. No to żeby zmienić władzę, to trzeba więcej niż 500 osób. No, ale zbieramy, ale mamy 500. Super. Dobrze, dobrze. Ale... A gdzie was znaleźć? Musi pani. Znaczy, ja powiem tak. Przede wszystkim budować społeczność i jeszcze raz budować społeczność. Ale ludzie lubią, jak wie pan, czują raz, że flow ok, ale widzą efekty. To jest budujące. No dlatego zawsze poza dużym celem trzeba sobie też postawić małe cele. A wie pan, o czym my zaczęliśmy? Od sadzenia drzew. Bardzo dobrze. No bardzo dobrze. No. Dobrze, słuchajcie, żebyśmy zdążyli sobie tą prezentację przynajmniej przerobić. Szerokie grono adresatów, bo tak naprawdę do każdego urzędu, każdego urzędnika, każdego polityka, każdej instytucji publicznej możemy napisać petycję. Natomiast mówię, to jest wstęp do jakichś tam większych kolejnych działań. No i wreszcie mamy referendum lokalne i to już jest, słuchajcie, poważne przedsięwzięcie. Natomiast faktem jest, że ono jest osadzone, referendum jest opisane w Konstytucji, w artykule 170. To, co jest bardzo budujące, to to, że jest coraz więcej referendów lokalnych w Polsce. A nawet jest coraz więcej takich, które się udają, czyli mają wymaganą tą 30% frekwencję. I dalej jest bardzo mało, ale już są. Co można rozstrzygnąć przy pomocy lokalnego referendum? Wszystko, co jest przedmiotem decyzyjności władz na danym terenie, tych władz lokalnych, tak? Czyli w referendum gminnym
może społeczność lokalna rozstrzygnąć każdy temat, który jest z punktu widzenia prawa przedmiotem działania gminy. No, referendum ma dużą siłę polityczną, bo wiecie, jak się uda, to faktycznie robi się zamieszanie w mieście. Coś się dzieje, mówi się o tym, pisze się o tym. To już nie jest temat, który ktokolwiek może zignorować, tak? Decyzja jest wiążąca po osiągnięciu frekwencji. No, tutaj jako przykład jest wpisane Bielsko-Biała. Im zabrakło chyba 2-3% do tego, żeby referendum było wiążące. Ale było bardzo blisko. I tam właśnie były takie tematy, jak dofinansowanie in vitro w mieście, budowa spalarni śmieci i zamknięcie starówki dla samochodów. No, czyli zobaczcie, wydawałoby się, że tematy, powiem tak, dwa z tych tematów właściwie dotyczące wszystkich mieszkańców, bo spalarnia śmieci i zamknięcie starówki dotyczą wszystkich mieszkańców, dofinansowanie in vitro interesujące pewnie dla jakiejś tam ograniczonej ilości mieszkańców, ale też temat taki w miarę nośny, w miarę chwytliwy. Bielsko jest akurat takim miastem o dość dużym poziomie aktywności obywatelskiej, patrząc na polskie miasta, natomiast no, też się nie udało tej frekwencji zgromadzić na poziomie 30%, jeszcze póki co. Inicjatorzy tego referendum mówią o tym, że za chwilę jakby znowu rozpoczynają kampanię referendalną i będą po raz kolejny podchodzili do tych tematów, może jakiś temat do tego dołożą. I dobrze, bo tak to należy robić. Takie działania należy prowadzić do skutku.